Co zrobić z rzeczami po rytuale? Słuchajcie, to jedno z pytań zadawanych najczęściej, dlatego też nie zajmuję się nim w Q&A, a wzięłam je osobno na warsztat, żeby na pewno każdy rytualista usłyszał, w jaki sposób należy obejść się z tym, co po naszych działaniach obrzędowych pozostaje. Słuchajcie, w momencie, kiedy ołtarzujemy, czyli w momencie, kiedy zakładamy swoje ołtarze, palimy świece, mamy szczególne miejsca i w nich tworzymy rytuały, czy to na zasadzie sztuki, czy też po prostu położenia zaklęcia, czy też na jakiejkolwiek innej zasadzie, ale korzystamy do tego z przedmiotów, pamiętajcie o takiej bardzo, bardzo ważnej zasadzie. Jeżeli przedmiot kiedykolwiek znalazł się na ołtarzu, został wyniesiony swoją rangą powyżej wszystkich innych przedmiotów, to po dokonaniu rytuału nie możecie potraktować go jak zwyczajnej rzeczy. Nic, co znalazło się na ołtarzu, nie powinno się nigdy znaleźć w śmietniku, nigdy nie powinno zostać wyrzucone z innymi rzeczami, z innymi odpadkami, z innymi śmieciami, bo to tak, jakbyście chcieli obrazić ten dany przedmiot. Nie tylko zdjąć z niego ewentualne działanie, które miał w czarze, ale również w pewien sposób obrazić, dokonać jakiegoś świętokradztwa. Pamiętajcie o tym, że na ołtarzu wszystko jest, cały Twój rytuał, który Ty możesz przeprowadzić, jest odwzorowaniem tak naprawdę Ciebie. Jest odwzorowaniem alchemicznie tego, że Ty sam, jako człowiek, jesteś niczym innym jak intencją, czyli żywiołem światła, która zaprosiła do współistnienia atomy wody, atomy ognia, atomy ziemi i atomy powietrza. I wszystkie przedmioty, które naturalnie możesz zgromadzić, reprezentują któryś z tych domów. Mówimy na to domy żywiołów. Tak więc, jeżeli na ołtarzu znajduje się kieliszek z wodą, herbata, napój rytualny, jakikolwiek inny płyn, nie wnikam, to ten płyn należy do wartości wodnych. Jeżeli znajdują się tam rzeczy, rośliny, korzenie, minerały, kamienie, biżuteria, metale, to należą do zakresu ziemskiego. Jeżeli na świecy znajduje się płomień, to sam płomień, jego ruch, jego taniec, jego tembr, sam płomień należy do Królestwa Żywiołu Ognia. Natomiast jeżeli jest to zapach, jeżeli jest to kadzidło, jeżeli jest to pióro, również jako symbol, należy to do tego domu żywiołu powietrza. Teraz uwaga, tak jak człowiek w momencie, kiedy wzbija się ku życiu, tak jak człowiek jako rytuał, który z intencji przechodzi w manifestację, tak każdy rytuał, który Ty możesz uczynić, jest niczym innym jak Twoim powodem, przyczyną, czyli intencją, po co w ogóle robisz rytuał, prawda? Czyli tym, co Cię doprowadziło do tego, że właśnie teraz oto powstaje magia z Twojego powództwa. Więc jest ten żywioł światła, jest intencja, jest przyczyna. Następnie w człowieku woda to ciało, w człowieku woda to czas, w człowieku woda to również emocje, okoliczności, flow, wszystko, na co Ty masz wpływ i co ma wpływ na Ciebie. Ale ogień w człowieku to już nie tylko ogień trawienny, to już nie tylko przemiana energii, przemiana materii, ale również ruch, ale również pasja, ale również każdy rodzaj fizycznego ruchu, który Ty możesz wykonać w przestrzeni, jak i również ogień jako wymiar to impuls, to przeskoczenie z jakiejś wartości w wartość wyższą. To pewnego rodzaju szybka zmiana prędkości, napięcia, ciśnienia, czyli po prostu zmiana. Natomiast żywioł Ziemi jest bardziej osadzony w takim, powiedzmy, gruncie 3D rzeczywistym i żywioł Ziemi u człowieka to jest poczucie ja, świat zewnętrzny. Żywioł Ziemi u człowieka to jest to, co jest moje i to, co jest na zewnątrz. Gdy dziecko w trakcie swojego wzrastania w łonie matki jest na etapie rozpoznawania w sobie żywiołu Ziemi, to jest ta chwila, kiedy zdaje sobie sprawę, że jest coś wewnątrz i jest coś na zewnątrz, prawda? Że jest matka, która jest środowiskiem, no i jest dziecko, które ma skórę, ma ręce, ma organy w środku. Generalnie rzecz biorąc, zaczyna mieć świadomość swojej przestrzeni. Bo jako dimension, jako wymiar, Ziemia jest po prostu przestrzenią. Jest poczuciem również własności. Natomiast powietrze to oddech. I w momencie, kiedy tworzy się człowiek, w momencie, kiedy człowiek wzrasta ku życiu, ten oddech jest ostatnim elementem, który dołącza. Jest to żywioł myśli, jest to żywioł słów, jest to żywioł dźwięku. Wcześniej dziecko nie wydaje żadnego dźwięku. Wcześniej nie ma takiej manifestacji w przestrzeni, nie jest połączony ten ostatni element. I teraz uwaga,
U Ciebie na Twoim ołtarzu ten żywioł powietrza to jest słowo, to jest to, co wypowiedziane, to jest inkantacja, jeżeli śpiewasz akurat, albo masz taką formę rzucania zaklęć. Tutaj mamy do czynienia również z takimi wartościami mentalnymi, czyli z tym, w jaki sposób Ty na przykład tworzysz muzykę na tym ołtarzu, co mówisz, z jakich słów się składa cała ta Twoja kompozycja, cała ta Twoja sytuacja. I teraz uwaga, w momencie, kiedy człowiek umiera, tak jak składał się najpierw ze światła, a później składał się z wody, z ognia, z ziemi i z powietrza, które dołączyło ostatnio, tak najpierw decyduje światło, że ten człowiek ulega dekompozycji i cofa się, ponieważ mamy ostatni oddech, później zanika poczucie my-oni, zanika poczucie posiadania, zanika poczucie przestrzeni, następnie człowiek, mówiąc brutalnie, stygnie, opada, nie ma, traci temperaturę, nie tworzy własnej temperatury, nie przemienia własnej energii i materii, a następnie rozpływa się wodą po świecie, tak jak no, każda tkanka organizmu oddaje tę wodę z powrotem w krążenie. I teraz uwaga, z Twoim rytuałem jest identycznie. Jeżeli kończysz czynność, należy oddać przedmioty biorące udział w tej czynności pomiędzy żywioły. I teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby każdorazowo resetować ołtarz. Nie chodzi o to, żeby zbierać wszystkie swoje ważności i wyrzucać jak jednorazowe strzykawki, bo słuchajcie, jeżeli my korzystamy z przedmiotów magicznych częściej, to ich moc jest kumulowana. One stają się naszymi narzędziami właściwie konsekrowanymi nie przez jakiegoś rodzaju władzę religijną, tylko przez naszą własną praktykę. Jeżeli masz różdżkę, której używasz po raz pierwszy, to ona ma zupełnie inną moc niż będzie miała za rok czy za 5 lat. Więc słuchajcie, przedmioty rosną o każdy rytuał. Więc jeżeli możecie korzystać z tych samych przedmiotów, to z nich korzystajcie. Chodzi o to, żeby jak najmniej tej materii następnie musiało później ten Twój ołtarz opuścić. I teraz, kiedy mówimy o pozbywaniu się resztek z rytuału, mówimy przede wszystkim o pozbywaniu się resztek po świecach. I teraz uwaga, z tego względu, między innymi z tego względu, nie używam tak zwanych podgrzewaczy, czyli tea lightów. Po pierwsze, nie uważam tego za świecę. Jest to raczej obraza dla sztuki, niż w jakiś sposób, powiedzmy, jej hołdowanie. Nie jest to przedmiot z mojego punktu widzenia rytualny, może ktoś ma inaczej, może ktoś sobie to akurat konsekrował swoimi regułami w inny sposób, natomiast ja na pewno z tego nie korzystam. Kolejna rzecz, parę razy w życiu mi się zdarzyło, ale bardzo niechętnie. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że postarajcie się z tym swoim pozbywaniem się Waszych utensyliów ołtarzowych stworzyć jak najmniejsze ryzyko dla natury. Przeważnie, kiedy oddajecie to w któryś żywioł, mówicie resztę wodzie powierzam, resztę ziemi powierzam, resztę w ogień powierzam. Jeżeli chodzi o żywioł powietrza, to raczej nie palimy rzeczy i nie rozsypujemy ich prochów. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, oczywiście może to robić, natomiast w rytualistyce przyjmuje się, że raczej pozbywamy się tych ogarków świecowych do rzeki albo też do ziemi. I teraz uwaga, dlatego ważne jest, żeby korzystać z maksymalnie naturalnych składników. Jeżeli możecie, zaopatrzcie się zawsze w świece z pszczelego wosku. One mają dodatkową wartość, ponieważ reprezentują miód, reprezentują słońce, reprezentują ziemskie złoto, a więc również bogactwo. Poza tym palenie świec z pszczelego wosku poprawia atmosferę w domu, czyści energię, jest pewnego rodzaju takim najprostszym zabiegiem na rozlanie wokół spokoju, ciszy, błogosławieństwa. Słuchajcie, już sam blask i ciepło świecy sprząta Wasze pomieszczenia, Wasze domy, Wasze środowiska ołtarzowe, tak jakbyście no, co najmniej ciepłem i światłem umyli każdą ze ścian. Więc jak najbardziej polecam. Oczywiście, słuchajcie, fajnie jest pracować na kolorowych świecach, też lubię. Jak zapewne wiecie, jestem gadżeciarą na maksa, więc im bardziej kolorowa, tym ostatnio lepiej. Natomiast zadbajcie o to, żeby świece, które palicie, zwłaszcza w pomieszczeniach tam, gdzie śpicie, nie miały tych metalowych, ślicznych, świecących lakierów na sobie. Słuchajcie, no niestety ja w swoim życiu już mam bana na palenie takich świec, bo jest to bardzo niezdrowe i zasadniczo zrozumiałam te argumenty.
Natomiast przestrzegam Was, bo w momencie, w którym jesteście zamknięci w pomieszczeniu ze świecami, które wydzielają takiego rodzaju smog i takiego rodzaju substancje, to właściwie tak jakbyście zanieczyszczali swoje płuca jakimś nałogiem. Słuchajcie, jeżeli to ma być magia, jeżeli to ma być piękne, jeżeli to ma do czegoś prowadzić, to niech Wam to pomaga na każdym etapie, a nie ledwo przetrwacie do manifestu, prawda? No, więc z tego też względu zadbajcie o to, żeby to były naturalne przedmioty. I teraz uwaga, jeżeli wśród tych przedmiotów u Was znajduje się na przykład sól, co często na ołtarzach, to pamiętajcie o tym, żeby nie zakopywać jej tam, gdzie coś rośnie. Wybierzcie nieużytek, wybierzcie miejsce, które nie jest w żaden sposób życiodajne. Wybierzcie miejsce nawet pod płytą chodnikową. Wybierzcie miejsce, w którym natura nie zostanie porażona tym, że właśnie oto zasypaliście jej korzenie solą. Wiem, że to czasami trudne, ale nikt nigdy nie powiedział, że magia jest dla wszystkich. Jeżeli to jest dla Ciebie trudne, to kolejne etapy tego, co ewentualnie mógłbyś robić, będą nie do przejścia. Więc słuchajcie, zastanówcie się również nad tym, w jaki sposób możecie sobie usprawnić takiego rodzaju działanie. Bo oczywiście znam osoby, które uważają czar za domknięty dopiero kiedy świece się dopalą, a oni zakopią resztę oraz zapiszą w księdze, że czar się odbył i go zatwierdzają. Ale znam też takie osoby, które mają swój karton na magiczności i wrzucają do tego kartonu czy też do papierowej torebki rzeczy przez cały miesiąc na przykład i raz w miesiącu podczas nowiu palą w ogniu rytualnie. Słuchajcie, nawet w Warszawie jest parę miejsc, w których da się palić ogniska, głównie nad Wisłą, czasami w lasach w wyznaczonych miejscach, więc naprawdę z mojego punktu widzenia jest praktyczniej zrobić to raz w miesiącu niż po każdym czarze osobno. Chociaż oczywiście są takie czary, po których należy to zrobić, gdy tylko świeca się dopali. Więc słuchajcie, tutaj też apeluję o rozsądek. Pamiętajcie o tym, że dopóki to, co robicie, Was uwalnia, w jakiś sposób Wam pomaga, to znaczy, że w magii robicie to dobrze. Dajecie sobie możliwość poczucia siebie w tym, słuchacie swojej intuicji. Jeżeli natomiast te reguły zaczną Wam rzucać kłody pod nogi, to zastanówcie się, gdzie jest blokada i czy jej chcecie. Czy po prostu, czy w Waszym czynieniu Wy uznacie dany warunek za blokadę, czy też go pominiecie. Jeszcze odnośnie wyrzucania magiczności, pamiętajcie o tym, że taka rzecz, która była na ołtarzu, przez cały czas ma na sobie tę energię. Przez cały czas ona się nią świeci, prawda? Co z tego, że ta świeca już się spaliła? Nie wrzucacie tego w karton czy do torby w sposób, który świadczy o tym, że jakoś tego nie szanujecie. To nie jest ten sport, że bierzecie sobie materię z ołtarza i próbujecie sprawdzić, czy traficie do kosza, tak? Co jak nie traficie? Jak traficie za trzy, okej, okay, a jak co jak nie? To jest niebezpieczne. Więc słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem, kiedy dokonujecie rytuału, wiedzieć i pamiętać, że to jest poważna sprawa. Zarówno w momencie, kiedy kupujecie świecę, jak i w momencie, kiedy ją przygotowujecie, żeby jej użyć, jak i w momencie, kiedy po niej sprzątacie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania więcej odnośnie pozbywania się rzeczy z ołtarza, oczywiście zadajcie je pod wideo, postaram się na nie odpowiedzieć. Nie obiecuję, ale postaram się. I jeszcze taka jedna rzecz. Pamiętajcie o tym, że Wasze dokumenty rytualne, wszystko, co spisaliście własną ręką, jest obowiązujące. Zawsze. Dopóki nie zdejmiecie ważności danego dokumentu, to dokument, który spisaliście z własnej woli i podpisaliście, jest dla Was pewnego rodzaju prawem, które ustanowiliście. Zaproponowaliście światu to prawo, zasadniczo od dzisiaj na tej zasadzie, od kiedy napisaliście pismo, Wy funkcjonujecie. I teraz inni ludzie mogą o tym nie wiedzieć, ale ich energia będzie się do tego w jakiś sposób układać. Dlatego też, słuchajcie, lepiej jest robić to rzadziej i z większą powagą, niż tworzyć dekrety co rytuał i później pozwalać, żeby się walały po podłodze, tak? Albo między książkami. Pamiętajcie, że to, co spisaliście, to Wasz dokument. Jeżeli macie listę intencyjną, jeżeli macie kartę bądź dekret, na którym decydujecie, o czym jest rytuał i jakiej manifestacji pragniecie, to ja na przykład zawsze zachowuję taką kartę, bo ciekawi mnie, w ile dni i przy jakich aspektach planetarnych ta rzecz dokonała swojej manifestacji, czyli stała się do końca.
Więc ja bym takie dokumenty akurat zatrzymywała. Natomiast jeżeli nie możecie mieć przy sobie dokumentów, czasami to się zdarza, ludzie żyją w różny sposób, czasami nie czują się bezpieczni tam, gdzie są, to pamiętajcie o tym, że jeżeli spalicie dokument, to nie znaczy, że on się nie liczy. Jeżeli wy go powierzycie w ogień i powiecie, że ma się nie liczyć, że ogień go zdejmuje, że zdejmujecie mu rangę, że niniejszym unieważniacie ten dokument, to w porządku, ogień przyjmie to zadanie i to zrobi. Ale jeżeli po prostu spalasz dokument, to on nadal działa, nadal funkcjonuje, ale ty nie masz jego formy fizycznej. I uważajcie, w magii pali się bardzo dużo dokumentów, często dlatego, że jeżeli stanowią one jakiś stelaż do rytuału, jeżeli mają one na sobie na przykład pieczęć albo cykl transmutacyjny, który nie powinien zostać zauważony przez inne siły bądź inne osoby, to czasami taki rysunek tworzy się przez 8, przez 10 godzin, a wiadomo, że płonie no, nie dłużej niż minutę, prawda? I nie wahajcie się, jeżeli się zastanawiacie, czy taki dokument później usunąć, wiecie, że mógłby być niebezpieczny, gdy wpadnie w niepowołane ręce, to radzę albo przyjąć, że będziecie go pilnować i że to jest od tej pory wasze oczko w głowie, czyli budzicie się o 4 nad ranem i wiecie, gdzie jesteście wy i gdzie jest wasz dokument, albo należy po prostu w ten sposób go, no powiedzmy, usunąć ewentualnie z drogi niepożądanym obserwatorom. Jeżeli chodzi o pozbywanie się materii ołtarzowej, to jeszcze tylko wspomnę o jedzeniu. Słuchajcie, jeżeli trzymacie jedzenie na ołtarzu, to liczcie się z tym, że natura je stworzyła dla Was, wyprodukowała dla Was i należy oddać temu jedzeniu pewien szacunek, czyli nie wyrzucacie go. Jeżeli trzymacie jedzenie na ołtarzu i Wam się popsuło, zakopujecie, oddajecie do ziemi, dziękujecie, prosicie, by to jedzenie wzięło ze sobą jakieś przemijanie z Waszego życia. Na przykład no możecie powiedzieć, że tak jak uleciało życie z tego owocu, tak niech uleci siła z no na przykład plotki wysłanej przeciwko Wam. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wasz język będzie określał to samo, o czym mówi język natury, jeżeli zrozumiecie alchemicznie, w jaki sposób świat jest skonstruowany, po to między innymi cykl o wysokiej alchemii, to będziecie w stanie zawsze rozumieć swój ołtarz i zawsze wiedzieć, co potrzebujecie dołożyć do niego, a co należy zdjąć, żeby wszystko zadziałało tak, jak pragniecie. Życzę powodzenia każdemu rytualiście, każdej rytualistce. Spotkajmy się po właściwej, aktywnej stronie granicy działania. Dzięki.